Witajcie, kochani. Dzisiaj Monia postanowiła troszkę się zrelaksować, oderwać się od tego, co się ostatnimi czasy dzieje, bo dzieje się naprawdę dużo. W następnym filmiku Wam nagram. Hello everyone. Więc wszystko Wam powiem, co się dzieje, jaki cyrk na kółkach, gdzie muszę jechać w razie czego z moim małym, bo tutaj naprawdę jest cyrk na kółkach. No jedynie, że zacznie się dziać, zaczną pomagać, ale to będzie w następnym filmiku. Dzisiaj wskoczyłam do TK Maxa, ale też przyjechała niespodzianka słodka, którą właśnie otworzycie ze mną. Tak, jest ładnie zapakowane, proszę bardzo. I teraz odwijamy niespodzianeczkę. Proszę bardzo. O, widzę, że jakiś prezencik dali. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. O, proszę, jak bardzo ładnie napisane. Thank you for your order. Pięknie. Co już mamy? Proszę bardzo. Tu już mamy jedną niespodziankę słodką, tak, Damianuś kochany? Tu mamy drugą. To jest taki ładny, w taki pakowany papier. Mi się tak ten papier Damianuś podoba, że chyba już nie będę wyrzucał. Ło, ale niespodziany w doli. Wow, flower mix. Domyślacie się już, co tutaj jest to? Ja ogólnie to polecam. O, dziękujemy. Proszę, bardzo polecam, jakby co, tą firmę KMD Bee Farm. Przyjechały niespodzianki. Ja mówię, słodki miodzio, ale zawsze dają coś w gratisie, moi kochani. O, wspaniale. No proszę bardzo, ładnie zapakowane, a wiecie co? A, przecięłam się już gdzieś, już się przecięłam. O, proszę bardzo, miodzik, zawsze co miesiąc biorę miodzik do herbatki, na kanapeczki, prawdziwy miodzik wielokwiatowy. A tutaj mamy następne, ale tak mi się podoba, mówię, to opakować, że jest taka siateczka taka papierowa z papieru, że ja tego nigdy nie wyrzucam, wiecie, bo to jest takie ładne, że ja to zostawiam. I na przykład jak chłopaki mają coś, jakoś, coś będą musieli stworzyć kreatywnego, no to już mamy w razie czego do wykonania, nawet o, wazonik nawet można tym owinąć. I tutaj mamy miodzik, proszę bardzo, lipowy. Więc herbatka z miodzikiem, u nas idzie owsianka z miodzikiem, idzie ogólnie dużo, dużo herbatki z miodzikiem. Czy herb, mówię, chlebek, piszcie, czy lubicie chlebka z miodzikiem, no ja lubimy. A tutaj, no jeszcze też do owsianki dodajemy. Tutaj dali, co tu Damianuś dali? Matka, do góry nogami. Tutaj dali, flower mix. A, czekajcie. A, tu pisze, żeby nie jeść, co? Nie jeść. Ale wiecie co? No, angielski się kłania. Pomocy dla pszczółek, do plantacji. Dobrze, tu mamy taki kwiatkowy miks. A, ja no tak, Monia dopiero zajarza. Wiecie, no ja teraz to tak zajarzam, że już czasami to już myślę, że jakiegoś sam czasami po tych, co się dzieje, to już, że psychiatrę potrzebuję. Ja oczywiście żartuję. Ale tak, tu to są kwiatki do zasadzenia dalej. I jeszcze jest jeden prezencik. Damianuś, pomożesz mi odpakować ten prezent? Oni zawsze tak tą słodką niespodziankę nam pakują. Pomożesz? No, nagrywamy. Teraz Damianuś pokaże. Cześć, kochanie, przywitasz się z widzami? Prezent. Dla mnie? Przywitasz się? Dla mnie prezent? Przywita się, nią, przywita się, co? I tutaj Damianek Wam pokaże, jaką zawsze niespodziankę nam dają, dołączają gratis. Czekaj, nie patrzcie. Zrobię niespodziankę. No, niespodzianka, Damianuś. Pokaż, mamusi. Damianuś. Pokaż, kochany. Wiecie co, bo ja mam hardcore, bo za 5 minut muszę iść do szkoły. Po Krzysia, co? I pokaż, co dali. Kochani, powiedz widzom, co to jest. Pokaż tylko ładnie bliżej. I powiedz, co tutaj dali. SpongeBoba. Nie, co to jest? SpongeBob? Nie. Co to jest? Co pisze tutaj? Z boku? Tutaj co pisze z boku? Tu, na Janusz, zobacz. Nie, tutaj nie, bo tak nie przeczytasz. Tutaj, kochanie. Tutaj pisze. Zobacz, kochanie. Zobacz. Co pisze? Spring Farm. Wiosenny dali miodzik. Wiosenny miodzik dali. Super, kochanie. Oj, będziemy pić sobie herbatkę. Mówię, że ja dać chlebka z miodzikiem. Proszę, Badzio, mamy cały komplecik. Jakby co, ten miodzik kosztuje 6,50. I tu są, mówię, dodatki. Natomiast jakby co, to polecam. A piszcie w ogóle, czy lubicie pić herbatę z miodem, czy jeść kanapki z miodzikiem. A w TK Maxie Monia, jak wiecie, nie lubi chodzić po sklepach. Dla mnie to jest, kobiety to po prostu świrują.
Rzeczywiście żartuję. No, kochają, może tak, kochają robić zakupy. Wiecie, używam tego świrowania, bo po prostu ostatnimi czasy można tutaj ześwirować z tym, co się tutaj dzieje. Więc tak, kobitki, a co tam, trzeba czasami poświrować, poszaleć na zakupach. A no, Monia należy do kobitek, które nie lubią szaleć na zakupach, bo nie lubię robić zakupów. Ale jak trzeba, to trzeba. Jak mus, to mus, jak już nie ma w czym chodzić, więc kupiłam buty na lato. Z jakiejś właśnie hiszpańskiej firmy Gola. O, jak? Poczekajcie. Gola Gonzalez, żebym poleciła. Lola Gonzalez. Lola Gonzalez, wykonany w Hiszpanii. I tutaj jest tak, jakby, nie wiem, tutaj ten paseczek, jakby jest ze skórki węża. Tutaj jest taki gładziutki i są bardzo wygodne. Specjalne takie na nóżkę ortopedyczne. Proszę bardzo. O, to jest drewienko, wiecie. No tu ciekawie zrobione, wiecie? Patrzę, kurczę. Patrzę i tutaj właśnie ten drugi. Sobie kupiłam buciki. One są naprawdę ciekawie wykonane. Podeszwa jest twarda. A Monisia, mam problemy z stopkami. Jedna jest spuchnięta, druga nie. Od odmrożeniu. I tak teraz jest. Tutaj, i z 30 funtów przeszła cena na 20 funtów. Tutaj sobie Monia kupiła taką bluzeczkę. Morelkową. Mam nadzieję, że widzicie. Z firmy jakiejś, coś tam. O, takiej firmy. Ja nie patrzę na firmówki, tylko patrzyłam, żeby po prostu była jakaś promocja i żeby była bluzka na lato. Wiecie co, uwierzcie mi, ja mam tylko dwie bluzki na lato. Więc to jest moja trzecia, więc jeszcze jakieś primarkowe z trzy kupię i starczy. Lato zresztą nie trwa wiecznie. Poza tym ja tak na lato bardziej noszę spodnie długie i jakieś tam dłuższe bluzki. Jak jest gorąco, ja na ramionczkach, ale no kupię sobie na pewno w Primarku, no bo taniej. O, czy ona była z 20 funtów na 8. I tutaj Monia kupiła sobie jeszcze koszulinę. O, proszę bardzo. Taką koszulinę sobie kupiłam z takiej firmy i ona kosztowała z 20 na 10 funtów. Więc proszę bardzo, taka długa, ładna, taka jak sukienka wygląda do noszenia. Kupiłam sobie taką ładną sukienkę, proszę bardzo, do spania oczywiście, znaczy koszula do spania, oczywiście bawełna. No i tutaj Polska, biało-czerwoni, bo w piątek chłopaki mają ważny dzień, a każdy ma się ubrać swoją, tak, Nioniuś? Bluzkę swojego kraju, więc proszę bardzo, mamy to. Polska, biało-czerwoni, jest orzełek, piątek, międzynarodowy dzień. Nikt nie ubierał mundurków, każdy się ubiera w swoje stroje ze swojego kraju, więc zamówiłam Polska. Moi kochani, oczywiście mile widziane subskrypcje, trzymajcie się cieplutko. W kolejnym filmiku opowiem Wam, co się dzieje. Prawie wysiwiałam, musiałam, mówię, pomalować sobie farbą organiczną, mówię, włosy. Dzisiaj będę myła, więc już troszeczkę zejdzie. Ale trzeba było się wymalować, bo naprawdę tu można osiwić i trzeba mieć stalowe nerwy. Więc następny filmik, pogadamy sobie. Wy też pod spodem popiszecie sobie, opiszecie, napiszecie, czy też takie cyrki się dzieją i też będę Was prosiła o porady, więc będę o pilną poradę prosiła Was i informacje, które będziecie mogli zostawiać pod spodem. Będę bardzo wdzięczna. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia z Panem Bogiem. Pa!